Paweł Przychodzień, kierownik projektu Terminal Przeładunkowo-Magazynowy. Znajdujemy się na terenie budowy terminalu. W tym momencie stan zaawansowania projektu to około 92%. W tym momencie kończymy montaże rurociągów. Trwają montaże instalacji elektrycznej oraz systemu sterowania, systemu bezpieczeństwa. Przygotowujemy się do fazy odbiorowej oraz rozruchowej. W ostatnich 2 miesiącach trwały prace zakończeniowe na estakadach, czyli montaże rurociągów. Rozpoczęto już tak konkretnie montaże okablowania właśnie systemów zasilania oraz systemów sterowania. Trwały prace zakończeniowe, jeżeli chodzi o wykonanie budynków. W tym momencie trwa wyposażanie sterowni, wyposażanie transformatorowni. Stąd można powiedzieć, że główne urządzenia, główne elementy zostały na teren budowy dowiezione oraz zamontowane. Trwa teraz, można powiedzieć, takie podłączanie oraz przygotowywanie do odbiorów. W drugiej połowie roku będziemy wykonywać nawierzchnię dróg. W tym momencie drogi są wykonane do takiej, można powiedzieć, przedostatniej warstwy. Stąd terminal będzie wyglądał już, no, nabierze niemalże tej formy takiej docelowej. Będziemy malować zbiorniki, ponieważ to, co widzimy teraz, to jest taka faza jeszcze przed osiągnięciem tej gamy kolorystycznej końcowej. Służę jako inżynier procesu instalacji pomocniczych. Znajdujemy się na terenie budowy jednostki PDH wraz z instalacjami pomocniczymi. Stopień zaawansowania projektu wynosi obecnie ponad 90%. Ostatnio została zamontowana flara. Jesteśmy na etapie testów układów automatyki, montażu rurowania oraz aparatów, wypełnień aparatów oraz prób ciśnieniowych.